Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Za każdy udział w tych akcjach dostajemy podziękowanie z Kancelarii Prezydenta, a w ostatnich 2 latach pamiątkowe takie egzemplarze książek tych czytanych, które są wydawane na specjalną okazję. Ja to później puszczę. Wystawialiśmy, obejrzycie sobie Państwo, wystawialiśmy piękny egzemplarz wesela. W tym roku Narodowe Czytanie jest bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ obchodzimy 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości. W związku z tym nasza biblioteka zorganizowała konkurs z tej okazji historyczny na napisanie wspomnień, ewentualnie wywiadu ze starszymi osobami, które jakieś przeżyły ważne wydarzenia. Nie tylko 100 lat temu, bo myślałam, że się znajdzie ktoś, kto po prostu spisał jakieś swoje wspomnienia, a potem rodzina mogłaby to jakoś przekazać, udostępnić. I właśnie ten konkurs był rozszerzony o tyle, że można było jeszcze pisać na temat II wojny światowej, na temat stanu wojennego i na ten konkurs wpłynęło tylko 6 prac. No to były najczęściej uczniowie, dzieci i uczniowie ze szkoły w Pustelniku 3 osoby i ze szkoły w Stanisławowie też 3 osoby. Teraz chciałam poprosić Pana Wójta o wręczenie nagród dla tych osób. Witam wszystkich Państwa. Kto czyta książki, ten przeżywa życie wiele razy, dlatego staramy się w gminie Stanisławów promować czytelnictwo. Już 2. rok z rzędu został zorganizowany kiermasz z książkami na dożynkach. Zorganizowana została też zbiórka książek w gminie Stanisławów, która bardzo cieszyła się dużym powodzeniem. W zeszłym roku zostało zebranych ponad 1000 książek przekazanych za darmo, bezpłatnie dla biblioteki, a w tym roku kilkaset, ponad 600 książek zostało przekazanych. Te najciekawsze tytuły zostały od razu wcielone jakby do biblioteki, a te, które były mniej ciekawe, bądź już były, no to zostały właśnie na kiermaszu podczas dożynek sprzedane i pieniądze też zostały przeznaczone na zakup kolejnych książek. Tak jak Pani kierownik wspomniała, z okazji 100-lecia niepodległości został ogłoszony konkurs. Jury w składzie Pani Helena Dobosiewicz, Pani Urszula Pacekardanowska i Pani Elżbieta Biękowska wytypowały 6 najciekawszych prac. Chcieliśmy teraz właśnie nagrodzić te osoby. Wyróżnione zostały Pani Oliwia Orłowska, jest Pani Oliwia, i Pani Magdalena Ruta ze szkoły w Pustelniku. Dzisiaj nie ma, to nagrody będą do odebrania w bibliotece. I tak 3. miejsce zajęła... Poprosimy o podejście. Zajęła Susanna Stępień. Jest Susanna. Nie ma strony. 2. miejsce zajęła Magdalena Kryśnik. No i 1. miejsce, najciekawsza praca, była napisana przez Elżbietę Krasnodębską. Brawo! Jeszcze chwila dla reporterów. Gratulujemy wszystkim dla brawo, zwycięzcom i zachęcamy. Panie Wójcie, przepraszam, jest egzekwór. Tak, i 1. miejsce też egzekwo właśnie zajęła Natalia Wieczorek. Jest Natalia? Może wszystkim powinien wybrać. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach. Będzie jeszcze konkurs organizowany przez gminę z okazji 100-lecia niepodległości, także gorąco wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Panu, bardzo Panu Wójtowi i skoro już mamy otwarty 1864 roku w Strawczynie, położonym 12 km od Kielce. Całe dzieciństwo pisarza związane było z górami świętokrzyskimi. Rodzina mieszkała kolejno w Woli Wodzowej, Krainie, a najgórzej w Ciekotach. Malownicza okolica u podnóża Puszczy Jodłowej stała się natchnieniem i inspiracją licznych w jego utworach popisów przyrody. Pochodził ze szlacheckiej, ale ubogiej rodziny. Ojciec Wincenty był dzierżawcą, uprawiał cudzą ziemię. W młodości ukończył krakowskie gimnazjum Świętej Anny i szkołę przysposabiającą do zawodu rolnika. Był człowiekiem pogodnym, towarzyskim patriotą, romantykiem. Praca nad Przedwiośniem trwała 3 lata. W tym czasie wielokrotnie zmieniała się koncepcja całości. Stąd niejednorodność ukształtowania fabuły utworu, który ostatecznie stał się powieścią polityczną. Tytuł nawiązuje do okresu poprzedzającego wiosnę, gdy topnieją lody, słońce świeci mocniej i można dostrzec nieśmiałe i słabe oznaki budzenia się do nowego życia. Właśnie o tej porze roku Baryka zobaczył Polskę ubogą, zrujnowaną, ale radosną, nadzieją budzącą się do wolności. Wydanie powieści spowodowało liczne dyskusje i ataki na samego autora. W takiej sytuacji zaskoczyła Żeromskiego śmierć. Autor zmarł 30 listopada 1925 roku u szczytu wielkości i bezprzykładnej kampanii przeciw niemu. Został pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie. To z takich ciekawostek. W 1928 roku otwarto w Nałęczowie muzeum poświęcone pisarzowi. W swoich utworach Żeromski określał kontrasty pomiędzy życiem posiadaczy a bytem robotników i chłopów. We wstrząsający, naturalistyczny sposób kreślił obrazy nędzy, wyzysku i niesprawiedliwości. Budził sumienia, nawoływał do czynu. W czasach zaborów możliwość działania były jednak niewielkie. Gdy Polska odzyskała niepodległość, nastał czas realizacji postulatów. Trzeba było budować plany domy albo przyjąć do wiadomości, że niezadowolenie społeczne prędzej czy później doprowadzi do wybuchu rewolucji, jak w sąsiedniej Rosji. To tyle. Teraz zapraszam Państwa do zajęcia miejsc. Szanowni Państwo, wybraliśmy do czytania takie fragmenty, które są bardzo ważne albo dotyczą w pobliżu naszego terenu. I do czytania wybraliśmy pierwszy fragment z części pierwszej i z części drugiej. I na początek posłuchajmy wiadomości na temat losu Seweryna jako żołnierza. Poproszę o przeczytanie tego fragmentu panią Gingę Sosińską, która jest narratorką, pana Wojciecha Witczaka w roli Seweryna, pana Darka Kraszewskiego w roli Cezareka. Seweryn Baryka nie pokonał Niemców nad Mazowskimi jeziorami. Przeciwnie. Zdjął nas z tym zresztą marno. Długo nie było od niego wieści, a gdy wreszcie nadeszła, to już zupełnie skądinąd. Był w Karkowie, parł na węglu. Przysyłał stamtąd wiadomości tak samo suche i jednobrzmiące. Każdy list zaczynał się od pytań o Cezarego i kończył nieskończonymi dla niego pozdrowieniami. Ani jednego słowa, ani wzmianki o powrocie. Bitwy, oblężenia, pochody, śniegi, doliny i góry. Góry, których Cezary nadaremnie szukał na mapie. Położenie żony i syna było zabezpieczone. Już sama pensja oficerska, wypłacana punktualnie, wystarczyłaby najzupełniej. Nadto Seweryn Baryka przed pójściem na front wyjął z safesu bankowego znaczną część swych oszczędności, zamienił na złoto i na wszelkie wypadki. Zakopał w piwnicy wraz z biżuterią i co cenniejszymi przedmiotami ze srebra i złota. Nim jednak spuszczono prostą trumnę w głąb dołu, Cezary zapragnął raz jeszcze spojrzeć na matkę. Oderwał deskę nakrywającą świerkowe pudło i po raz ostatni przypatrzył się obliczu zgasłej. Splatając jej zesztywniałe palce do snu wiecznego, zobaczył również, że złota obrączka, którą przez tyle lat przywykł całować, i wyczuwać, iż była niejako częścią ręki, czymś niby kość czy susta, wrośnięta w skórę chudej ręki, że ta złota obrączka zdarta została z palca wraz z nieżywą skórą, gdyż widać nie chciała poddać się rozłączeniu dobrowolnemu. Zczerniała, zabiegła rana, widniała na tym miejscu, gdzie niegdyś była obrączka. Cezary zapamiętał sobie ten widok. Nikt nie umiał mu powiedzieć, kto zabrał ślubny pierścień matki. Na zapytanie, czy tu nastąpiła konfiskata, wzruszano urzędowymi ramionami. Odpowiadano skrzywieniem ust w uśmiech pobłażliwy, ironiczny, nieironiczny, wyrozumiały. Teraz dopiero uczuciem dotarł do wiadomości, dla kogo to w dzieciństwie i zaraniu wczesnych młodzieńczych lat przechowywał kinżał w skalnej kaukaskiej pieczarze. Tak to Cezary Baryka sam jeden został na świecie. Nie miał już matki, nie miał ojca, nie miał nic z dawnego dostatku. Nawet pokój w dawnym mieszkaniu odebrano mu i przeznaczono inny, daleko od tego miejsca, w czarnym mieście wśród przemysłów. Po śmierci matki o ojcu przestał już myśleć. Władze bolszewickie, gdy jeszcze raz usiłował powziąć wiadomość, udzieliły mu fatalnej. U tej ostatniej informacji Seweryn Baryka, major armii cesarskiej, przeszedł dawno, dawno na stronę wrogów. Przystał do polskich legionów, zdradził swój sztandar. Lecz, dodawano, i tam w tych legionach nie ma go według danych, jakie biura wywiadowcze posiadają. I tam przepadł bez wieści. Pogibł. Wykrztuszono wreszcie z ukrytą radością. Była to już formuła ostatnia, nieodwołalna. Cezary schwytany został przez arkan samotności. Do życia matki nie znał tego stanu. Tak duży kawaler, wyprawiając rozmaite fochy, czysto osobiste, szedł przecież prowadzony za rękę. Teraz dopiero zdrętwiał, nie znajdując już w próżni ręki małej, chudej, słabej. Stawiał się hardo samemu sobie, tłumacząc swym uczuciom, że przecież to jest najnaturalniejsze zjawisko, niż stara, schorowana, zdenerwowana kobiecina zmarła. Zwłaszcza w warunkach, tak jak dla jej zdrowia, nieodpowiednich. Ale nie poddawał się rozumowaniu, nie chciał mu ulec, żal. Stan podobny do wszechwładnej gorączki, która porasta organizm zdrowy. Same nogi niosły na cmentarz. Do tej świeżej kupy gliny, przesyconej ziemnymi gazami, gdzie leżało zakopane jestestwo czujące matki. Siedział tam i patrzał w ziemię. Teraz dopiero wyraźnie widział, jak ta słaba kobieta była samą sobą, jak dalece świadomie szła do swego celu, jak nieomylnie wiedziała wszystko, co było na drodze, po której szła do swego celu. Ona jednak nie była zaskoczona przez wypadki. Chwytała nadchodzące w swe dłonie natychmiast, doskonale i świadomie, co w każdej minucie jej, matce, czynić należy. Przypatrując się teraz poprzez kupę czerwonej bakińskiej gliny życiu swej matki, Cezary widział, że ona nie była słaba, lecz właśnie silna. Pomniałem tylko, jak się to miejsce u licha nazywa. I cóż dalej? Miał tam istne łańcuchy tych diun, idące jedne za drugimi wzdłuż, wszerz i w głąb. A może wciąż mu jeszcze wyrzucało najczystszego piasku na to barykowe wybrzeże. Może zawsze ma przyzwyczajenia wyrzucać piasek na wybrzeże. Słusznieś to zauważył, choć niezbyt grzecznie. Nie dostrzegam w tym, co on powiedział, nic niegrzecznego. Skoro to, coś powiedział, nie jest niegrzecznością, więc eo ipso jest grzeczną mamą. Uczymy się, mój mały, do starości. Ja na przykład dowiaduję się o to w tej chwili, jak wygląda grzeczność młodych rewolucjonistów. Ale wracając do tamtego doktora Baryki, okazało się, że miejscowość, którą on nabył od niemieckiego posiadacza, położona na Cyplu wchodzącym w morze, była niegdyś tam w prawiekach dnem jakiejś przedhistorycznej rzeki, gdyż poza wybrzeżami, wydmami, ciągnął się tam wąski pas torfowisk. Torf tam leżał 9-metrowym pokładem. Pod torfem zaś był szczery, czysty, złoty piasek, taki sam jak w diunach przymorskich, tylko oczywiście starszy od tych byt o kilkadziesiąt czy kilkaset stuleci. Co to tam jest? I cóż ten doktor? Ten doktor Baryka sprowadził sobie morzem z Ameryki przez Gdańsk jakąś ogromną i cudaczną maszynę, która za jednym zamachem wybiera i odkłada na boki torf 9-metrowy w ciągu godziny w takiej ilości, jakiej nie wykopałoby 100 ludzi w ciągu tygodnia. A to dopiero nowa maszyna. Nie wierzysz? A patrz, że co się nie dzieje. Nasz kuzyn Baryka torf wysuszony w specjalnych suszarniach sprzedał na opał, a w ogromnym torfowisku wybierał wciąż kanał idący w półokrąg na 9 metrów głęboki i kilkanaście szeroki, a zwracający wylotem swoim znów do morza. Utworzył coś w rodzaju ogromnej litery brzuźcem dolnym zwrócony do lądu, a górnymi, szeroko rozstawionymi szczytami łączące się z morzem. Te dwa szczyty połączył z morzem. Gdy kanał został dwustronnie drzewem ocentrowany. Ciekawy kanał. Cóż dalej? Cały ów kanał leży niżej od poziomu morza. Niżej nawet od jego dna przy brzegach, gdzie się od wyrzucanych wciąż piasków poziom dźwignął w górę. Cała ta kombinacja należała do studium morza w tej jego części. Nasz imiennik przeprowadził pilne badanie morza, gdy tam początkowo defilował do wybrzeżu, a zwłaszcza badanie pewnego silnego prądu wybrzeżnego, który z oceanu poprzez Zund, Kategat i Skagelat idzie ku wschodowi. Lewe imię kanowej litery U nasz Baryka podstawił niejako pod ów prąd zachodni i wpuścił olbrzymią siłę wodną do wnętrza. Wpuszczał w prąd zachodni jednym ramieniem kanału, a drugi go wylewał. Olbrzymia siła wodna nagłym pędem przebiegała przez jego kanał. Wzdłuż owego kanału obudował fabryki, poruszane przez turbiny, ustawione tu i tam na całej długości. Była to wprawdzie jedna wielka fabryka, olbrzymia huta szklana. Ty byłeś tam, tata? Seweryn Baryka odpowiedział po namyśle. Oczywiście, byłem. Szkliłbym ci to tak w żywe oczy, gdybym nie był. Ale co to ma wspólnego z nową cywilizacją? Jakże od tego się cywilizacja zaczęła? Od jednej szklanej huty? Tak. Jakaś mam wrażenie krucha i łatwo tłukąca się cywilizacja. Przeciwnie, najmocniejsza na tym padole z żelaza i betonu. Szkło się łatwo tłucze. Nie takie szkło. Baryka, nasz imiennik, produkuje szkło wielkopolskie. Za pomocą olbrzymiej siły, którą ma darmo od prądu zachodniego, zwłaszcza wobec wiatrów zachodnich, które tam trwają niemal stale, otrzymuje niezmierną masę prądu elektrycznego, z którego pomocą topi piasek nadmorski. To oczywiście jego sekret. Sekret. Z olbrzymiej masy płynnej wyciąga gotowe pętle, tafle, kliny, zworniki, oblane, a raczej ulane według danego architektonicznego planu. Cały szklany parterowy dom ze ścianami ściśle dopasowanymi z belek, który się składa w wieniec, a spaja w ciągu godziny z podłogą, sufitem i z dachem stafel, oddaje nabywcy go domu. W domach tego typu, wiejskich, czyli jak się dawniej mówiło chłopskich, nie ma pieców. Gorąca woda w zimie idzie dookoła ścian, wewnątrz belek, obiegając każdy pokój. Pod sufitem pracują szklane wentylatory normujące pożądane ciepło i wprowadzające do wnętrza zawsze świeże powietrze. W lecie musi być w takim domeczku niczym w waku na rynku podczas kanikuły. My jeszcze nie wiemy. Tymi samymi wewnętrznymi rurami idzie w lecie woda zimna, obiegająca każdy pokój. Woda chładza ściany, wskutek czego w takim domku podczas najmniejszego upału, jak w bakińskiej naszej piwnicy, tylko bez jej zgnilizny i odoru. Tą żwotą zmywa się stare, szklane podłogi, ściany i sufity, szerząc chłód i czystość. Nawet nie wymaga to ci żadnej pracy specjalnej, gdyż rury odprowadzające żółtą wodę i wszelką nieczystość uchodzącą do szklanych klochach wykopanych pod wodę ziemi. Jakieś gablotki do licha, nie ludzkie mieszkania. Bo każdy o tym lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV?